Przenosimy się teraz do warszawskiego Wilanowa, do tamtejszego pałacu, Muzeum Pałacu Jana III. Są ze mną goście zapowiadani. Anna Guzowska z pracowni konserwacji malarstwa Muzeum Pałacu Króla Jana. Dzień dobry. I Joanna Paprocka z działu sztuki tego muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się w związku z bardzo istotnym dla życia Wilanowa muzeum. Powraca na ekspozycję słynny portret konny Stanisława Kostki-Potockiego, namalowany przez Jacques-Louis Davida. Myślę, że wszystkim wrył się jakoś w pamięć ten portret, bo to bardzo znany obraz. Powraca po kilkumiesięcznej konserwacji, no i wydawałoby się, że nie ma tu w tym nic sensacyjnego, a jednak okazuje się, że nawet tak dobrze znane dzieło, znane dobrze zwłaszcza historykom sztuki, może podczas takich prac konserwatorskich dostarczyć zupełnie nowych, jak panie zapowiadały, a ja nie dopytywałem, żeby nie spalić tego przed wejściem na antenę, sensacyjnych wręcz informacji. Więc czego te informacje dotyczą? Czego można się było jeszcze dowiedzieć teraz podczas tych ostatnich miesięcy prac nad obrazem? Zawsze prace konserwatorskie staramy się łączyć z pracami badawczymi i też zanim przystępujemy do prac konserwatorskich, jak najlepiej staramy się rozpoznać obrazy, które często znamy właśnie, tak jak pan już powiedział, od lat, które wiszą, na które patrzymy, ale w których nie widzimy pewnych może szczegółów, które później, już po ich odkryciu, wydają nam się takie oczywiste. I między innymi zaczęliśmy te nasze prace od wykonania badań nieniszczących w podczerwieni, w rentgenie, oczywiście w ultrafiolecie i różnych innych zakresach światła. I ku naszemu zdziwieniu i na początku nawet przerażeniu okazało się, że obraz jest częściowo przemalowany. Ale może Aniu, zanim opowiesz, co jest przemalowane, może ja w dwóch słowach opowiem, jaka jest historia samego obrazu. No właśnie, bo historia tego obrazu jest niezwykle barwna. W ogóle tak jak historia zresztą bohatera, no i twórcy tego dzieła. Więc tutaj spotykają się trzy bardzo istotne historie. My się pewnie dzisiaj skupimy głównie na historii samego dzieła, czyli obrazu. No bo tak jak pani powiedziała, on miał swoją bardzo taką burzliwą wręcz historię. Więc przenieśmy się do Neapolu, do początku roku 1780. Już wtedy ta burzliwość jakoś tu się zaczyna. Ja głównie myślałem o tej jego takiej relatywnie niedawnej historii, ale rozumiem, że już wtedy wydaje mi się, że warto, żebyśmy razem ze słuchaczami mieli po prostu całą historię w oczach. Stanisław Kostka-Potocki, wtedy 25-letni młody arystokrata, podróżuje po Włoszech i w lutym 80 roku dociera do Neapolu. Tam w Neapolu ma miejsce dosyć romantyczne zdarzenie, które później znane jest z zapisu jego syna, dokonanego w inwentarzu z 1834 roku, w którym jest napisane, że Stanisław Kostka-Potocki na maneżu u króla Neapolu ujeździł bardzo, bardzo takiego nieokiełznanego rumaka. Król był zachwycony tą sytuacją, umiejętnościami samego Stanisława Kostki-Potockiego. No i właśnie tu się rodzą pytania, bo czy zainspirował Stanisława Kostkę-Potockiego do zamówienia tego obrazu? Czy Stanisław Kostka-Potocki sam zamówił ten obraz? I czy był na tym maneżu również Dawid, który prawdopodobnie wykonał szkic do tego obrazu? Dawid podróżował po Włoszech, miał wtedy 32 lata, był dobrze zapowiadającym się malarzem i z tego okresu posiadamy taki szkic tego obrazu, który stał się w czerwcu 1780 roku podstawą do wypłacenia pierwszej raty za portret.
W 1781 roku następuje druga część wypłaty, z tym, że już wtedy Dawid jest w Paryżu. Obraz przywieziony zostaje z Rzymu do Paryża i miał być wystawiony w 1781 roku na salonie w Paryżu. Prawdopodobnie nie zdążył, były jakieś obsuwy w wykonaniu przez Dawida tego obrazu, niemniej w uzupełniającym... Znaczy to widać w tych wypłatach? Katalogu? Ciekaw jestem, nie. Skoro nie, to wszystko nie, nie, jest nie. Tak świetnie udokumentowane. To... Nie, nie widać całą wypłatę w końcu oczywiście Dawid dostaje, ale ciekawe, bo w tych zapiskach i kwitach za obrazy, w jednym z tych kwitów jest napisane, że Dawid dostaje wypłatę za namalowanie portretów. Czyli, co sugeruje, jak gdyby namalował dwa portrety konne Stanisława, a być może jeden z nich był szkicem. O tym musimy pamiętać, bo później w kolejnych dokumentach znowu ta sytuacja nam się powtórzy. W każdym razie w 1781 roku, pod koniec roku, obraz dociera do Warszawy. Stanisław Kostka-Potocki jest wtedy właścicielem rezydencji w Olesinie. Nie ma miejsca, gdzie żeby przechowywać tam obraz i przechowuje obraz najpierw u malarza Tokarskiego, a później prawdopodobnie u Smuglewicza na zamku. I co ciekawe, ciotka Stanisława Kostki-Potockiego wyraża się dosyć negatywnie o twarzy namalowanej przez Dawida i sugeruje, że powinna być poprawiona, bo nie jest podobna. Ważną rzeczą, o którą na pewno rozwinie koleżanka, jest fakt, że szkic, o którym mówiłam, ten pierwszy, został namalowany w ten sposób, że Stanisław Kostka-Potocki jest przepasany szarfą Orderu Świętego Stanisława. Natomiast dzisiejszy obraz, który my widzimy, jest przepasany na tym obrazie szarfą orderu Orła Białego. I to jest bardzo ważna informacja, którą również rozwinie koleżanka. No i dalsze losy. Wiemy, że w 1799 roku Stanisław Kostka-Potocki staje się wraz z żoną właścicielem rezydencji wilanowskiej. Ten obraz zostaje przywieziony do rezydencji, wisi w galerii, w pierwszym pomieszczeniu otwierającym galerię malarstwa Stanisława Kostki-Potockiego. W następnych informacjach wiemy, że wisi również w Białej Sali, a mniejszy szkic, który zakupiła Izabela Lubomirska, czyli teściowa, pojawia się informacja w 1877 roku, że wisi w salonie bawialnym. I tu są też kolejne pytania, czy to jest ten sam obraz, czy to są inne obrazy. No i kończąc krótką historię, pan mówił o dramatycznych losach. No więc właśnie to są czasy wojny, kiedy pod koniec wojny, na początku 1945 roku, mamy informacje zanotowane przez panią Ilzę Glinicką, że obraz zostaje pocięty przez Niemców na cztery części i zostaje wywieziony z Wilanowa. Zostaje wywieziony w kierunku Niemiec. Później prawdopodobnie armia rosyjska ten obraz przejmuje i znajduje się na terenie Rosji. Wraca do kraju w 1956 roku. No i pytanie jest z kolei znowu, czy to wraca do nas ten sam obraz, na który też będzie odpowiadać, popierają to badania konserwatorskie. No właśnie, bo ciekaw jestem, jak taka burzliwa historia dzieła malarskiego potem ukazuje się oczom konserwatora, który dostaje do rąk i samo dzieło, i jak rozumiem też te przeróżne próbki z niego pobrane. I czy taka historia, która, no tak jak słyszymy, też ma swoje ślady w dokumentach, potem w tych takich mocnych, no, naukowych badaniach konserwatora rzeczywiście znajduje potwierdzenie? Tak, znajduje, a nawet to, co tutaj już koleżanka przed chwilą powiedziała, to jest jakby troszeczkę już historia uzupełniona o wiedzę, którą żeśmy... Dzięki tej konserwacji, dlatego że rysunek, o którym tutaj koleżanka wspomniała wcześniej,
To znaczy, nie było pewne, czy to jest szkic Dawida do tego obrazu. Właśnie były tam pewne różnice. Właśnie kiedy żeśmy zaczęli te badania, to było widać już na tych pierwszych zdjęciach, na badaniach nieniszczących, w promieniach rentgenowskich, w podczerwieni głównie tam było to widoczne, że właśnie jest ta szarfa w drugą stronę, podobnie jak na rysunku zachowanym w Bibliotece Narodowej obecnie. I później taki ogląd bardzo dokładny pod mikroskopem, jeszcze zanim zaczęliśmy robić badania, już było widać, że gdzieś tam w spękaniach pod tą błękitną, piękną szarfą orderu Orła Białego ukazuje nam się kolor czerwony. Również pod rękawem, pod kamizelką. No cóż było robić, trzeba było pobrać chociaż jakąś małą próbkę, ponieważ inne badania nieniszczące nie dają nam takiego pełnego obrazu przez wszystkie warstwy, tylko taką bardziej zbiorczą informację, którą trzeba dopiero w bardzo skomplikowany sposób rozwikłać. Postanowiliśmy pobierać jak najmniej tych próbek, ale niemniej jednak no właśnie kluczowa była ta z tej szarfy i tam okazało się, że rzeczywiście, mamy czerwień i na tym namalowany błękit. Czyli wcześniej musiała być tam szarfa czerwona. Wspomniana orderu świętego Stanisława. Tak, ale na rentgenie, którego z miejsca, z którego potem jednak nie zdecydowaliśmy się pobrać próbki, dlatego że dosyć wyraźnie w tych promieniach rentgenowskich widoczny jest sam order namalowany jakby z drugiej strony. Orderu Orła Białego nie widać. Order świętego Stanisława był pierwotnie namalowany, był widoczny i po kształcie jakby potwierdza to. Rentgen nam potwierdza. Tak naprawdę, jak już o tym wiemy, to o czym wspomniałam na początku, jak już wiemy o tym, że ten order tam był, a na nim namalowane są teraz spodnie, to my to już w tej chwili widzimy i gołym okiem, że tam jest coś nie tak, że malarz tej klasy nie namalowałby tego fragmentu obrazu w taki sposób. Ale musimy pamiętać, że jest bardzo trudno zamalować coś, co jest malowane impastowo, wypukło, a później to miejsce znajduje się w cieniu. Ta order wychodził pierwotnie, jakby wysuwał się na pierwszy plan. Ta czerwona szarfa miała kolor bardzo intensywny. Ona była dominantą kolorystyczną w obrazie. Tak rzucam okiem od czasu do czasu na ten portret, żeby sobie wyobrazić, jak przebiegała ta tak. starsza szarfa. Tą starszą szarfę łatwo sobie wyobrazić, bo jak widzimy za plecami, ma namalowany jakby ciąg dalszy tej szarfy. On ma w tej chwili bardzo nienaturalny układ, dlatego że pierwotnie była to szarfa właśnie w tym miejscu, już nie jakby namalowana ta z orderu świętego Stanisława. Jeżeli pozwolisz, Aniu, powiem... Łatwo sobie wyobrazić, ponieważ szarfa świętego Stanisława jest zawieszona z prawego ramienia do lewego biodra. Natomiast szarfa orderu Orła Białego jest zawieszona w drugą stronę i właśnie tak jak prawidłowo teraz widzimy ją na obrazie. Ale jakie wnioski z tego można... Tu zaczęły się pytania. Kiedy ta szarfa została przemalowana? Kto dokonał tego przemalowania? I tu właśnie chciałam opowiedzieć o dalszych badaniach i o dalszych jakby analizach naszych. Tak jak już tutaj koleżanka wspomniała, w archiwach mamy też informacje o przemalowaniach twarzy. Te przemalowania nie są ewidentne, ale możemy się domyślać. Tu też nie pobieraliśmy żadnej próbki, dlatego że próbka była pobrana z cienia twarzy, gdzie nie jest twarz przemalowana. Czyli nie mamy przemalowanej całej twarzy, a jedynie musiała być ona co najwyżej poprawiana. Ze świateł nie pobieraliśmy próbki, dlatego że nie ma tam żadnych ubytków i nie chcieliśmy jakby tutaj niszczyć oryginału. Te nasze próbeczki staramy się pobierać zwykle gdzieś przy jakiejś... Tam, gdzie już jest jakaś skaza. Natomiast wracając do naszej szarfy i do naszych błękitów, w ogóle i w ogóle do całej historii dzieła. Też już była mowa tutaj o tym, że mamy informację, że obraz był pocięty na 4 części. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ten obraz nie był pocięty na 4 części. Obraz ma doszyte, na brzegu pasy i u dołu jest pas dodanego podobrazia.
I tu też były pytania, kiedy to zostało dodane? Czy autor, sam już Dawid, to jakby w przygotowaniu, wielkie obrazy zwykle mają jakieś szwy, ponieważ brakowało tego podobrazia. Rzadko kiedy ktoś dysponował płótnem z tak szerokiego krosna, żeby móc bez szwów namalować taki duży obraz. I teraz pozostały, właśnie, i teraz mamy teraz, może, takie były nasze pierwsze przypuszczenia, może te cięcia zostały jakby mylnie zinterpretowane, że może te szwy, które być może były oryginalne, zostały zinterpretowane przez kogoś jako właśnie to cięcie, ale się okazuje, że nie. Tu pani Ania Kwiatkowska, która się zajmuje też tak z panią Krystyną Kutowską bardzo tym obrazem już od lat, jakby no mają dokładne zapiski, że nie został pocięty, ponieważ nie chciał się zmieścić do transportu właśnie w czasie II wojny światowej. Te boki, które są doszyte i dół, udało się udowodnić. Dzięki pobraniu kolejnych próbek już z kolejnych Brytów przy brzegu bez uszczerbku, jak gdyby można powiedzieć, większego dla obrazu. Naprawdę, poza tym te próbeczki są takie tycie, jak ziarnko grochu, jak ziarnko maku. Udało się udowodnić, że mamy tam ciągłość warstw malarskich, czyli nie ma przemalowań, mamy bardzo podobne pigmenty w tych warstwach malarskich na brycie głównym, czyli tym całej głównej kompozycji. Tutaj niedawno otrzymałam, dopiero aż ciarki mi przechodzą na myśl, jak sobie pomyślę, bo to jest takie śledztwo, takie dociekanie, prawda, próba nieudowodnienia własnych jakichś myśli, tylko próba odczytania tych wszystkich informacji, które są zawarte w tej prawdziwej historii tego obrazu. Okazało się, że błękit, który znajduje się na szarfie, między innymi, jest błękitem trudnym do identyfikacji. Podejrzewaliśmy, że jest to błękit pruski, tak zwany berliński, który bardzo trudno jest zidentyfikować metodami takimi instrumentalnymi, jak to mówimy, ale zostały przeprowadzone też badania mikrochemiczne i tutaj nie ma potwierdzenia jednoznacznej odpowiedzi, bo on się zachowuje dziwnie. I dla mnie to jest dobra wiadomość, ponieważ tak samo w dziwny sposób zachowuje się błękit na dodanych pasach i na niebie, głównego Brytu. To dla mnie, jako dla laika, to wszystko brzmi, że tak naprawdę po tych badaniach to być może mamy jeszcze więcej zagadek. Właśnie o to chodzi. Przed nami niż czego się dowiedzieliśmy. Myślę, że teraz... Czy to oznacza, że rzeczywiście są dwa obrazy i że... A ten z kolei, który jest w Wilanowie, był rzeczywiście przemalowywany? On był tylko poprawiany. I wydaje mi się, że jestem coraz bliższa tutaj udowodnienia, że przemalował to Dawid. W zasadzie nie przemalował, tylko zrobił poprawki. Dokończył. Tutaj on, wiemy też, że Stanisław Kostka-Potocki otrzymał Order Orła Białego właśnie w trakcie malowania obrazu. W maju 1781 roku. Zaczął ze Stanisławem, a skończył z Orłem Białym. Tak, i to jest właśnie ten moment. To jest ten moment, więc dlatego musiał to poprawić. Tak, i prawdopodobnie jednak... Ale co z tym obrazem pociętym na cztery części? A, właśnie. Czy to w ogóle jest prawdziwa historia w takim razie? Być może ktoś chciał coś ukryć w ten sposób, pisząc o pocięciu obrazu. Czy to jest prawdopodobne? Tak, to jest prawdopodobne, bo to jest relacja bezpośredniego świadka, która wtedy była w Wilanowie i tą informację zapisała w swoich wspomnieniach, więc nie mamy podstaw, żeby podważać to założenie. Mamy jeszcze sporo zagadek, jak państwo słyszą. Do rozwiązania, wiele odkryć, do dokonania. Warto przyglądać się nawet tym dobrze znanym obrazom z bliska. Państwo też będą mogli od piątku, rok rozumiem, w Wilanowie ponownie przyjrzeć się portretowi konnemu Stanisława Kostki-Potockiego. Bardzo dziękuję za te fascynujące opowieści o, tak jakby się wydawało, właśnie takim dobrze nam znanym już obrazie. Naszymi gośćmi były pani Anna Guzowska z Pracowni Konserwacji Malarstwa i pani Anna Paprocka z działu sztuki Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.